panowie Jacek Pocięgiel jako główny, na liniach Artur Hawryszko, Marek Kozłowski, sędziowie z Krakowa. Przy piłce Piotr Prabucki. Troszeczkę więcej ochoty jak gdyby wykazywali piłkarze szczecińskiej Pogoni do gry. Również początek pierwszej części był udany w wykonaniu drużyny Romualda Szukiełowicza, ale jak już powiedziałem, później kilka dogodnych okazji stworzyli również gospodarze tego spotkania, drużyna Stilonu Gorzów. Krótka teraz przerwa w grze. Na murawie zwija się grający z dziesiątką w zespole Stilonu Gorzów Artur Andruszczak. Potrzebna interwencja lekarza. Mamy nadzieję... Piotrze, wykorzystajmy ten moment przerwy do zaprezentowania najciekawszych fragmentów gry w pierwszej połowie. W 22 minucie drużyna Stilonu wykonywała rzut wolny. Osiecki uderzył lewą nogą, chciał zaskoczyć Tomasiewicza, ale piłka minęła metr, może półtora metra. Spojenie słupka z poprzeczką w prawym narożniku. W 25 minucie akcja dla Pogoni i Prabucki nie mógł zdobyć swojej pierwszej bramki w teamie szczecińskiej Pogoni. W minucie 30 ponownie Prabucki stanął przed szansą na zdobycie gola, ale i tym razem obronną ręką wyszedł z opresji bramkarz Stilonu. Po tej powtórce z pierwszej odsłony pojedynku powracamy na boisko w czasie rzeczywistym. Czwarta minuta drugiej połowy, wciąż bezbramkowo na stadionie w Gorzowie. Więcej sytuacji bramkowych w pierwszych 45 minutach, jak Państwo widzieli, stworzyli Szczecinianie, ale brakowało dokładności wykończenia. I na razie bramkarz gospodarzy Krzysztof Skrzyński niepokonany. Kuras do Drumlaka. Drumlak naciskany przez rywala z Gorzowa, Dariusza Borowego. I przy piłce Romuald Kujawa. Na lewą stronę do Faltyńskiego. Ten jednak nie zdołał opanować piłki i szybka akcja Gorzowian. Niebezpiecznie pod bramką szczecińskiej Pogoni. Zatrzymywany jednak zawodnik Stilonu Gorzów i sędzia momentalnie reaguje. Interwencja gracza Pogoni niedozwolona i z odległości 20 może 22 metrów rzut wolny egzekwować będą gospodarze tego pojedynku. Przy piłce ustawił się Mariusz Osiecki. Jest tam także Wiesław Osiecki i Paweł Byczkowski. Zobaczymy, jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry zastosują podopieczni trenera Jana Juchy. Bardzo pieczołowicie ustawiany mur przez piłkarzy szczecińskiej Pogoni. Wojciech Tomasiewicz już ustawiony. No i zmylili troszeczkę graczy szczecińskiej Pogoni gorzowianie. Uderzał zaskakująco ustawiony nieco z prawej strony Mariusz Kowalczyk. Na szczęście dla portowców niedokładnie. I teraz od własnej bramki rozpoczyna akcję Pogoni Wojciech Tomasiewicz. Wojciech Tomasiewicz, który w trakcie przygotowań do rundy wiosennej, zmagań o mistrzostwo drugiej ligi, rywalizował o pozycję w bramce z Radosławem Majdanem. Radosław Majdan nie trenował ostatnio, przez tydzień pauzował, drobne dolegliwości, kontuzja, ale mamy nadzieję, że Radosław Majdan już niebawem będzie w pełnej dyspozycji i wówczas ta rywalizacja o miano pierwszego bramkarza szczecińskiej Pogoni pomiędzy Tomasiewiczem i Majdanem zaowocuje jeszcze tym, że nasz bramkarz będzie po prostu w wyśmienitej formie. Na boisku w Gorzowie nie występuje również Piotr Mandrysz, czołowa postać drużyny szczecińskiej Pogoni, rozgrywający tego zespołu. Również kontuzja w meczu sparingowym poprzedzającym sezon z polickim Chemikiem spowodowała, że pan Piotr musi to spotkanie oglądać z ławki rezerwowych. Szkoda, szkoda, bo myślę, że pod nieobecność właśnie tego zawodnika gorzowianie mogą lepiej radzić sobie w środkowej strefie boiska, a szczecińska Pogoń przyzwyczajona do gry z udziałem swojego dyrygenta troszeczkę zawodzi, ale teraz znakomita okazja i Mariusz Kuras pięknym strzałem zdobywa prowadzenie dla szczecińskiej Pogoni 1-0 na inaugurację piłkarskiej wiosny. Tu w Gorzowie, gdzie przyszło szczecińskiej Pogoni właśnie inaugurować rundę, która mają zaprowadzić do piłkarskiej Ekstraklasy. Cała ta akcja przeprowadzona przez portowców, ale potem sprytne podanie do Mariusza Kurasa i ten, będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy Krzysztofem Skrzyńskim, nie zmarnował okazji i w ten sposób w 8 minucie drugiej części spotkania Pogoń obejmuje w Gorzowie prowadzenie 1-0. Radość szczecińskich kibiców, którzy tutaj w sile 1500 przybyli na stadion do Gorzowa. Rzucają płonące race, sędzia na pewno zwróci na to uwagę, ale nie ma czemu się dziwić. Radość ogromna, bo prowadzi szczecińska Pogoń 1-0 i myślę, że teraz będzie łatwiej się grało portowcom, ale teraz błąd Tomasiewicza mógł kosztować bramkę. Z ławki rezerwowych podniósł się szkoleniowiec gorzowskiego Stilonu, pan Jan Jucha. To również szczeciński akcent tu podczas spotkania w Gorzowie. Znany szkoleniowiec w Szczecinie Jan Jucha prowadzi w rundzie wiosennej Stilon Gorzów, a przypomnijmy jesienią prowadził drużynę Lechii Zielona Góra, z którą notabene zremisował ze szczecińską Pogonią 1-1. Tutaj też chciałby uzyskać satysfakcjonujący go wynik, jak jego piłkarzy. Wszyscy liczyli tutaj na okazałe otwarcie sezonu w Gorzowie, bo wiemy, że sytuacja tego klubu bardzo niewesoła w tabeli drugiej ligi i drużyna Stilonu jest zagrożona spadkiem do klasy niższej, ale jeszcze wiele spotkań do rozegrania i na pewno pod wodzą Jana Juchy piłkarze Stilonu Gorzów łatwo skóry nie sprzedadzą. Zresztą gospodarze tego spotkania są dzisiaj nieco bardziej umotywowani. Jeszcze dodatkowo dotarły do nas informacje, że oprócz zwykłych premii pieniężnych za zwycięstwo czy za remis, za wywalczony punkt tutaj w meczu, jeśli drużyna Stilon Gorzów wygra, otrzyma jeszcze dodatkowo 40 milionów złotych do podziału. No ale czy tak się staje? Na razie Pogoń prowadzi 1-0. Przypomnijmy, bramka w 53 minucie spotkania strzelona przez Mariusza Kurasa. No i widzimy, że teraz gorzowianie nieco bardziej się spieszą, starają się jak najszybciej rozgrywać piłkę. Niepotrzebna przepychanka teraz, ale jest blisko sędzia tego spotkania uspokajający zawodników jednej i drugiej drużyny i już kolejną akcję rozpoczęli gospodarze. Drumlak, dwóch zawodników z Gorzowa zaatakowało zawodnika Pogoni, wciąż przy piłce gospodarze i dobra interwencja Romualda Kujawy. Andrzej Miązek, ostro walczący o to, aby piłka spokojnie mogła opuścić boisko i w ten sposób szczecinianie rozpoczynają od własnej bramki. Wojciech Tomasiewicz, radość szczecińskiej publiczności, która, jak mówiliśmy, bardzo licznie przyjechała tutaj do Gorzowa. Specjalny pociąg, wielu kibiców wjechało także samochodami. No i na pewno ten głośny doping kibiców ze Szczecina bardzo pomaga graczom portowej 11. Próbował dośrodkowywać Krystian Weres, zrobił to jednak bardzo niedokładnie i ponownie szczecinianie zaczną grę od własnej bramki. 14 minuta drugiej części spotkania. Pogoń prowadzi ze Stilonem w Gorzowie 1-0. Mecz w Gorzowie rozpoczął się w sobotę o godzinie 15, a więc podopieczni trenera Szukiełowicza znali już wynik, jaki uzyskał ich najgroźniejszy rywal w walce o Ekstraklasę, Dyskobolia Grodzisk. Grający ten zespół z Chemikiem Police zwyciężył 2-0 i wiadomość ta na pewno podbudowała również drużynę szczecińskiej Pogoni. Wygrywa Dyskobolia, my też nie możemy przegrać, a tym bardziej zremisować w Gorzowie. Musimy wywalczyć komplet punktów i począwszy od drugiej części gry drużyna szczecińskiej Pogoni realizuje to założenie. Trochę teraz więcej inicjatywy ze strony gospodarzy tego spotkania, ale gra toczy się raczej w środku pola i nic groźnego pod bramką Tomasiewicza wydarzyć się nie może. Zbyt mało chyba portowców pod bramką Skrzyńskiego. Moskalewicz, dobrze, i teraz oby precyzyjnie dośrodkował na pole karne i teraz groźnie było ponownie pod bramką Skrzyńskiego. 18 minuta drugiej części spotkania. Rzut wolny dla Stilonu Gorzów. Wysoka piłka, zamieszanie na polu bramkowym Pogoni i dobra interwencja Wojciecha Tomasiewicza. Przycisnął do piersi piłkę jak najdroższy skarb. Czeka teraz, aż partnerzy z drużyny wyjdą troszeczkę do przodu w pole i już rozpoczął akcję swojej drużyny. Daleko do przodu walczy o piłkę Olgierd Moskalewicz, dzisiaj bardzo szybki. Obrońcy z Gorzowa mają wiele problemów, aby zatrzymać kapitana portowej 11. Mariusz Kuras, zdobywca jedynej jak na razie bramki tego meczu. Piotrowski i Studziński. Do przodu do Moskalewicza, ale niedokładnie. Kujawa i piłkarze z Gorzowa. Franciszek Filas niedokładnie podawał i teraz szansa przed portowcami. Dośrodkowanie na środek w okolice Drumlaka i Prabuckiego, ale niestety niedokładnie zagrał tym razem Andrzej Miązek i niewykorzystana szansa na przeprowadzenie szybkiej kontry. Dobrze, teraz cofnął się Paweł Drumlak, wyłuskał piłkę rywalowi i kolejna akcja portowców. Grzegorz Niciński. Pamiętamy, w rundzie jesiennej ustawiony z przodu. Najlepszy snajper szczecińskiej Pogoni, najwięcej bramek. Teraz trener Romuald Szukiełowicz stwierdził, że jednak Grzegorz Niciński będzie bardziej pożyteczny w zespole, grając troszeczkę z tyłu jako ofensywny pomocnik. Piotrowski, bardzo dobre podanie do Olgierda Moskalewicza. Moskalewicz troszeczkę poślizgnął się, kropi lekki deszcz. No i za mocno sobie wypuścił piłkę. Drużyna Stilonu, dośrodkowanie, groźnie będzie pod bramką Tomasiewicza. I Tomasiewicz obronił, ale myślę, że jeszcze po drodze słupek uratował drużynę szczecińskiej Pogoni przed utratą bramki. Znakomita okazja dla drużyny Jana Juchy i szczęście po raz wtóry uśmiecha się do Wojciecha Tomasiewicza. 67 minuta spotkania. Pogoń nadal prowadzi w Gorzowie 1-0. I teraz znakomicie przejęli piłkę portowcy i będzie druga bramka. Jest bramka. Wątpliwa sytuacja, ale Sędzia Jacek Pocięgiel uznaje gola dla szczecińskiej Pogoni. Wszyscy troszeczkę zaskoczeni, kibice teraz dopiero dostrzegli, że sędzia z Krakowa pokazał na środek boiska, a więc decyzja 2-0 dla szczecińskiej Pogoni i bramkę zdobył Rafał Piotrowski. Troszeczkę wszyscy zaskoczeni, ale szczęśliwi, bo 2-0 i na pewno już łatwiej do końca tego spotkania grać się będzie szczecinianom. Zmiana w międzyczasie w drużynie szczecińskiej Pogoni. Boisko opuścił Faltyński, w jego miejsce Maciej Stolarczyk. Myślę, że Stolarczyk uporządkuje troszeczkę grę w środku pola drużyny szczecińskiej. I może będziemy jeszcze świadkami kolejnych goli tu na stadionie w Gorzowie Wielkopolskim. Znacznie większą ochotę do gry prezentują piłkarze szczecińskiej Pogoni. Oni są bardziej wybiegani. Szybki Moskalewicz, bardzo dobrze grający Rafał Piotrowski. Inni piłkarze również. Widać, że ten okres przygotowawczy drużyna szczecińskiej Pogoni przepracowała solidnie i teraz na pewno z meczu na mecz będzie prezentowała coraz wyższe umiejętności piłkarskie, bo powiedzmy sobie szczerze, mecz ze Stilonem tu w Gorzowie to spotkanie, którego faworytem była zdecydowanie 11 szczecińskiej Pogoni. Patrząc choćby na miejsca w ligowej tabeli tych dwóch drużyn, Pogoni i Stilonu, ale nie zapominajmy, że szczecinianom przyjdzie potykać się z bardziej wymagającymi rywalami i tam na pewno trzeba będzie jeszcze położyć na szale znacznie większą ilość swoich piłkarskich umiejętności. Nadal 2-0 szczecińska Pogoń prowadzi w Gorzowie. Deszcz troszeczkę przestał padać, śliska płyta boiska, na pewno niełatwe warunki do gry, ale jak pamiętamy, w ubiegłym roku początek piłkarskiej wiosny, w strugach wody, w okowach wręcz lodu. Teraz warunki do gry znakomite i tylko oby piłkarze dobrze prezentowali się na boiskach, to kibiców będzie przybywało jakże ukochanym klubem jest Pogoń, kiedy 1500, a może i więcej wiernych sympatyków wyjeżdża na spotkanie wyjazdowe tej drużyny. Wyobrażam sobie, że tłumnie będzie na trybunach stadionu przy ulicy Twardowskiego, kiedy w sobotę piłkarze szczecińskiej Pogoni zainaugurują piłkarską wiosnę przed własną publicznością meczem z Wartą Namysłów. Tam będzie podobnie wielu kibiców zagrzewało do boju naszą drużynę i to zwycięstwo w meczu wyjazdowym sprawi, że z dużym optymizmem będziemy również oczekiwać na mecz z Wartą Namysłów. 38 minuta drugiej części spotkania. Przypomnijmy, Pogoń prowadzi w Gorzowie ze Stilonem 2-0 i gospodarze przy piłce. Rzut wolny. 4 zawodników, 5 Stilonu, już 6 na polu bramkowym Wojciecha Tomasiewicza. Duże zagęszczenie i bardzo uważny Wojciech Tomasiewicz, który na pewno chciałby ten pojedynek zakończyć z zerowym kątem bramkowym. I teraz kontra szczecińskiej Pogoni. Olgierd Moskalewicz bardzo szybki dziś, czeka na partnerów z zespołu. Jest Mariusz Kuras, jest także Paweł Drumlak. Wciąż przy piłce Olgierd Moskalewicz, zagrał teraz sklepki z Mariuszem Kurasem. Nie udało się. I kolejna zmiana w zespole szczecińskiej Pogoni. Boisko opuści grający z czwórką. Wejdzie Leszek Pokładowski. a murawę opuścił, jeśli się nie mylę, Rafał Piotrowski. Sześć minut do zakończenia spotkania w Gorzowie. Za Rafała Piotrowskiego Leszek Pokładowski. Kolejna zmiana w teamie trenera Szukiełowicza. I spokojnie, spokojnie już drużyna Pogoni dowiezie do zakończenia tego meczu inaugurującego piłkarską wiosnę ten korzystny wynik 2-0 po bramkach Mariusza Kurasa i Rafała Piotrowskiego. Gorzowianie jeszcze podrywają się do walki. Oni chcieliby zdobyć tego honorowego gola, ale dobrze grają w obronie portowcy i gdyby w środku pola grał reżyser gry Piotr Mandrysz, na pewno obraz tego spotkania na korzyść portowej jedenastki byłby jeszcze korzystniejszy. Ale miejmy nadzieję, że w meczu na własnym stadionie z Wartą Namysłów teraz po raz kolejny szczęście pod bramką szczecińskiej Pogoni. Myślę, że z Wartą Namysłów Piotr Mandrysz rozegra już spotkanie i będzie rozdzielał piłki swoim kolegom. Faulujący Paweł Drumlak. Gorzowianie szybko rozpoczęli kolejną akcję. Jeszcze nie podniósł się nawet z murawy Wiesław Osiecki, a jego koledzy z drużyny już starali się jak najszybciej przeprowadzić akcję zaskakującą Wojciecha Tomasiewicza. Tak jak podkreślaliśmy, bardzo uważnie grają w obronie szczecinianie, nie pozwalają sobie na błędy, uzupełniają się zawodnicy portowej jedenastki, w ten sposób uniemożliwiają rywalom przeprowadzenie składnych akcji kończonych strzałami w światło bramki, w której broni Wojciech Tomasiewicz. Kolejna akcja podopiecznych Romualda Szukiełowicza i wciąż bardzo ruchliwy Olgierd Moskalewicz. Dzisiaj chyba należy wyróżnić kapitana Pogoni za postawę w całym spotkaniu. To właśnie dzięki jego waleczności, szybkości portowcy strzelili drugiego gola. Przypomnijmy, pierwszą bramkę dla Pogoni zdobył Mariusz Kuras. Drugi gol zdobyty przez Rafała Piotrowskiego, który już zasiadł na ławce rezerwowych. W jego miejsce trener Szukiełowicz wyasygnował do gry Leszka Pokładowskiego. Mariusz Kuras poczekał na Grzegorza Nicińskiego. Niciński wpada z piłką na pole karne rywali. Ciągnie do końcowej linii boiska. Próbował dośrodkowywać. Okrzyki klubu kibica szczecińskiej Pogoni. Zadowoleni sympatycy morskiego klubu. 2-0 w meczu wyjazdowym. Podobny wynik, jaki uzyskał najgroźniejszy rywal w ligowej tabeli Dyskobolia Grodzisk, która również 2-0 w meczu wyjazdowym pokonała w Policach Chemika. Jeszcze jedna akcja szczecinian. Dziękujemy na trybunach i może jeszcze piłkarze Pogoni odwdzięczą się swoim wiernym sympatykom zdobyciem trzeciego gola. 46 minuta na boiskowym zegarze. I chyba już nie wystarczy czasu, aby zadać cios po raz trzeci drużynie Jana Juchy. Sędzia spogląda już na zegarek, doliczył troszeczkę do tego regulaminowego czasu 90 minut spotkania, ale nic dziwnego, było kilka zmian, kilka przerw, zawodnicy leżeli na murawie i końcowy gwizdek sędziego, koniec meczu. Pogoń Szczecin zwycięża w Gorzowie Stilon 2-0. Prorokowałem, że będzie 2-0 i cieszę się. Nie jest najważniejsze, że padł taki wynik, ale to, że wygraliśmy, strzeliśmy dwie bramki. Przeciwnik był wymagający w tym dniu. Stilon, wiadomo, broni się przed spadkiem i każde punkty dla niego są ważne. Pomogła wam szczecińska publiczność, która w liczbie ponad 1500 przyjechała do Gorzowa. Wspaniały doping i to dodaje skrzydeł. Na pewno kibice wspaniale dzisiaj dopingowali, pomogli nam zdobyć te dwie bramki w drugiej połowie. Tak właśnie publiczność powinna się zachowywać i gdy będzie nam pomagała w każdym meczu, wydaje mi się, że nie będzie problemu, żebyśmy wygrywali. Mariusz Kuras. Pierwsza bramka na otwarcie piłkarskiej wiosny dla szczecińskiej Pogoni. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że wygraliśmy. Bramka też mnie bardzo cieszy, ponieważ tak często nie udaje mi się trafić do bramki. I tak pięknie. Dziękuję. Cieszę się. Bardzo dobre podanie od Grzesia Nicińskiego. Piłka dobrze skoczyła, nie uderzyłem bezpośrednio z lewej nogi. Cieszymy się ze zwycięstwa. Cel mamy jeden, awans o pierwszą ligę. Piotr Mandrysz spotkanie oglądał z ławki trenerskiej. Asystujesz trenerowi Szukiełowiczowi. Szkoda, że nie było dzisiaj dyrygenta szczecińskiej Pogoni na boisku. Niemniej uważam, że chłopacy spisali się bardzo dzielnie i mogę powiedzieć tylko tyle, że oby w każdym meczu grali tak jak dzisiaj, bo nawet w pierwszej połowie mieliśmy sytuacje, z których powinniśmy zdobyć bramki, a nie zawsze się tak układa. Natomiast co mogę powiedzieć, dobry start jest zawsze bardzo ważny i bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj wygraliśmy 3-0. Wynik jest piękny, mogło być 3-0, bo ta bramka trzecia rzeczywiście wisiała w powietrzu. A proszę mi powiedzieć, bo pierwsza połowa troszeczkę, baliście się Stilonu? Do każdego przeciwnika podchodzimy z należytym szacunkiem, niemniej respektu jakiegoś takiego większego przed nim nie czuliśmy. Obawialiśmy się trochę, znamy trenera Juchę, wiemy, że to jest szczecinianin, który bardzo dobrze zna naszą drużynę i jesienią z Zieloną Górą urwał nam 2 punkty w Szczecinie i trochę baliśmy się, że może tutaj się coś takiego powtórzyć, ale okazało się, że nasze obawy były płonne i dowieźliśmy wynik korzystny dla nas, uważam. Mariusz, zdobyłeś przepiękną bramkę, ale bramka Rafała Piotrowskiego była taka troszeczkę kuriozalna. Nie wszyscy dojrzeli, że ta piłka już przeszła linię bramkową i dopiero po chwili okrzyk nad stadionem. Rafał dostał bardzo dobre podanie od Olka Moskalewicza i był na pewno na 100% pewny, że ta piłka wpadnie. Niestety troszeczkę jest tam nierówno, piłka podskoczyła, otarła się o słupek i Rafał już do końca asekurował, żeby ta piłka wpadła. Po prostu można powiedzieć, że ją wepchnął do bramki. Czyli współautorem takim bezpośrednim 50% na 50% był Olgierd Moskalewicz, kapitan portowej 11. Olku, za tydzień mecz z Wartą Namysłów.